Może ksiądz profesor by nam poradził, w jaki sposób walczyć z demonami w internecie? Znaczy, no, najważniejsze jest mieć świadomość, że taka rzeczywistość istnieje. To jest punkt wyjścia. Że jest Bóg, człowiek i pomiędzy nim jest przeciwnik. Który próbuje odciągnąć człowieka od Boga. No i z tego wynika potem bardzo wiele już takich zachowań, powiedzmy sobie, takich pokornych, słusznych, opartych o wiarę, że ponieważ własnymi siłami nie pokonamy przeciwnika i nie możemy być po prostu od niego bardziej przebiegli, bo on jest na wyższym poziomie, prawda? Bytowym, jest aniołem i potrzebujemy łaski. Więc myślę, że taki plus tej sytuacji, o ile ona jest dobrze rozeznana, to, że my będziemy się częściej zwracać o pomoc, o łaskę, że będziemy, czy powinniśmy uważać na siebie, czuwać nad sobą. To zresztą, co w naszej tradycji duchowej zawsze było podkreślane, czujność ewangeliczna, potem czujność nad własnym sercem o mnichów, o ojców Kościoła, którzy się doskonale wiedzieli, że no nie można wpuszczać każdego do swojego serca, do swojego umysłu, nie można wpuszczać każdej myśli, każdej idei, że są tak zwane złe myśli, z którymi trzeba walczyć. I historia pokazuje właśnie, że wyeliminowanie tej rzeczywistości złego ducha ze świadomości skończyła się ateizmem, skończyła się nihilizmem. Bo na początku jeszcze Boga nie odrzucano, prawda? Bardzo długo wierzono w Boga, Bóg, człowiek, relacja, prawda? Ale zapomniano o przeciwniku, że jest przebiegły przeciwnik, który i dosyć szybko przestano mówić, prawda, o szatanie. Już uczyniono go metaforą, jakąś symbolem czegoś tam zła, prawda? A zapomniano o rzeczywistości, o tej inteligencji złowrogiej, o przebiegłości. I skończyło się na tym, że człowiek przestał również o Bogu mówić. Oszukany przez szatana, bo tylko oszukany przez szatana człowiek może zapomnieć o własnym ojcu, Bogu, ojcu stwórcy. Prawda? Bo to przecież własny rozum ludzki na to wskazuje wyraźnie, na taką sytuację, że człowiek jest stworzony. Ale oszukany tą przebiegłością, przewrotnością, no, doszedł do tego, że został sam nagle, samowystarczalny, sam, etyka autonomiczna, Kanta, prawda? Sam i samotny, a więc padł w rozpacz. Nihilizm, filozofia rozpaczy, jakiś tam ponury egzystencjalizm, wszystko to, w końcu satanizm też ma też. Ale satanizm się pojawia wtedy, kiedy człowiek już zaczyna też odczuwać Boga, tylko się go boi, jakby walczy. Więc mówię, są takie trzy możliwości rozwiązania stosunku do zła. Ja może dzisiaj bym o tym mówił jeszcze. To jest relatywizm, właśnie, który już mówi, że nie ma żadnej wartości, ewentualnie człowiek sobie stwarza taką ten samowystarczalny. Jest jakiś rodzaj takiej filozofii zła, która mówi, że zło jest fragmentem dobra i w ogóle te siły się są zrównoważone. To jest jakaś już jakiś rodzaj religii. Luteranizm. No. I jest taka filozofia, no, która już jest fascynacją złem. To jest właśnie to, co dzisiaj widzimy, że ten powrót do fascynacji złem, fascynacja nawet potępieniem, kultem. Czy on nie zaczyna się, właśnie ten powrót do fascynacji złem, od, że tak powiem, wirusowania najmłodszych? To, co dzisiaj na rynku widzimy, lalki, te demony, prawda, te lalki monster. No, dzieci są zachwycone. Ja chodzę po szkole, mam córkę 8-letnią w szkole. No to jest po prostu szok. Wszędzie pełno, na plecakach, na napojach, wszystko jest barwione na czarno, kościotrupy. To jest oczywiście zmanipulowane, dzieci są zmanipulowane. I są to prawa sugestii, manipulacji. I podlegają także dorośli, ale dzieci może bardziej nawet. Oczywiście jest to niebezpieczne, bo to jest wprowadzenie symboliki ciemności. Oswajanie wręcz. Oswajanie, prawda? Które zresztą nie jest naturalne dla dziecka, bo to jest deprawacja dzieci. A co najgorsze, dzieci to chwytają. To jest na zasadzie chyba mody. Mody, tak. Tak, myślę, że mody to nie przestaje być groźne. Bo... Już tam nie mówię o innych tam
tam są rzeczy perwersyjne wprowadzane, nawet takie no, związane z seksualizmem, czy z perwersyjnym seksualizmem nawet w tych właśnie manga, w tej tradycji manga japońskiej. Pobudzenie zmysłów. Tak, tak. Nie kształtowanie intelektu, a kształtowanie zmysłów. Tak, tak. I pobudzanie płciowości, czyli pobudzenie tego pierwotnego instynktu człowieka, nadanie mu priorytetowego sensu. No i takie są trzy, na przykład, jeśli chodzi o dzieci, to są takie trzy, no, analizując choćby tą manga, tą tradycję manga, komiksu japońskiego, no to jest właśnie seksualizm, jest, ale też okultyzm, jakiś rodzaj kultu mocy, magicznego kultu mocy. Zresztą, ale to wcześniej też było w innych i jest dalej w innych miejscach. No i taki synkretyzm religijny. Tak. Pomieszanie właśnie. Ojcze, odnośnie do synkretyzmu religijnego, chciałam zapytać, jak pomóc ludziom, którzy pogubili się w taki sposób, że korzystając z praktyk religijnych, chodząc do kościoła, przyjmując sakramentalia, jednocześnie oddają hołd diabłu poprzez na przykład korzystanie z linii ezoterycznej albo stawianie tarota. I te osoby twierdzą, że jest wszystko w porządku, bo one są chronione przez chrzest. Albo pokazują te mudry. A jednocześnie chodzą normalnie do kościoła, do spowiedzi. Nie jest chroniony nikt przez chrzest, nawet jest chroniony kiedy jest wierny. A jak jest niewierny, to jeszcze będzie mu na potępienie, to że jest tak samo jak Komunia Święta. Jak ktoś z Komunia Święta wprowadza łaskę w sposób szczególny, ale jeżeli jest nadużyta, to święty Paweł mówi, może sprowadzić chorobę, śmierć i potępienie. No więc to nie można igrać. Tutaj święty Paweł mówi wyraźnie, jest takie zdanie właśnie, zresztą w tym kontekście to mówi, kiedy mówi do gnostyk, którzy chodzili właśnie na prostytutek rytualnych i tam prowadzili jakiś taki rodzaj kultu i to rodzaj jakiegoś seksu takiego rytualnego, ale też, no, który jest jakąś idolatrią cielesności. Paweł mówi, że nie możecie służyć, nie możecie pić z kielicha Pana, kielicha demonów, trzeba się określić. Że dzisiaj najważniejszą rzeczą jest określenie się ludzi, że dzisiaj za mało określają właśnie wierzę, za mało liczą na Boga, za mało liczą na także na Boga i dobrego, i wszechmogącego, wszechmocnego. I nie mając pomocy od Boga, nie mając więzi z Bogiem, szukają pomocy, czy jakiejś innej mocy i pomocy. Prawda? I wpadają oczywiście w pułapkę, wprowadzają się sami w nieszczęście, w dramat cierpienia. Chciałam zapytać jeszcze o taką rzecz, czy będąc w stanie łaski uświęcającej, można ulec przekleństwu, które ktoś na nas rzuci? Zasadniczo jest łaska jest ochroną. Łaska uświęcająca i byle to było tak faktycznie, nie? Jest ochroną przed demonami, przed magią czarną, która pochodzi od demonów. Ale mówię, czasami są sytuacje, że Bóg coś dopuszcza, bo albo ta osoba nie jest w pełni łaski, tam ma jakieś takie dziury, luki. A czy może tam to przekleństwo również na osoby z rodziny przejść? Wiem, że tej terminologii troszkę niewłaściwej użyto. To znaczy, jest obciążenie zawsze, jeżeli ktoś zajmuje się magią albo żyje w grzechach ciężkich, to nie jest możliwe, żeby rodzina tego nie odczuwała, więc jakiś rodzaj wpływu jest. To nie jest, odpowiedzialność jest na tej osobie, ale wpływ jest, obciążenie, cierpienie. Prawda? To wszystko właśnie, co... Czyli to słowo wpływ nie oznacza determinizmu, nie oznacza zniwelowania wolności, tylko... Muszę się gadać, bo to później powycinamy. Można mówić. Skoro mówimy o przekleństwie, to należy powiedzieć o błogosławieństwie. I w związku chciałam zapytać, bo czasami widzę piękne gesty, tak jak mówię ciągle o tej szkole, bo tak bardzo mocno w macierzyństwie teraz jestem zanurzona. Bardzo rzadko spotyka się, aby rodzice błogosławili dzieci. Jakby jest ciągle takie niedowierzanie, że to moje błogosławieństwo ma moc, prawda? Położony krzyż na główce dziecka. W jaki sposób można to tym młodym rodzicom czy dziadkom wytłumaczyć? No, mówiąc się do Biblii, to
do całej tradycji judaistycznej, chrześcijańskiej, że takie błogosławienie było normalną rzeczą. No ale też pod warunkiem, że ktoś żyje wiarą, że to nie jest gest magiczny, taki zewnętrzny, tylko ja żyję wiarą i ja proszę Boga, którego wierzę, któremu jestem wierny, żeby ten Bóg błogosławił bliskie mi osoby, czy osoby, na której mi zależy, które ja błogosławię. Jest takie błogosławieństwo rodziców. W imię Jezusa Chrystusa. Tak, jest związane właśnie z tym dużym wielkim autorytetem, jaki mają rodzice w Biblii, w naszej tradycji. Co jest wyrażone także w czwartym przykazaniu, prawda? Czci ojca swego. Tak, właśnie. Więc jest ta nasza tradycja bardzo wierzy w taki autorytet jakby rodzicielski. Ja jeszcze chciałam tylko zapytać, czy osoby, które na przykład zajmują się końmi, trenują konie zawodowo, trenują konie zawodowo w stajniach, pracują i przygotowują te konie do wykonania czegoś złego, czyli do wyścigów, czyli do rozwoju hazardu. Czy to są osoby, które współpracują z demonem, są narzędziem w ręku demona? Znaczy, to nie jest taki bezpośredni związek wyścigów z hazardem, no może to tak się ułożyło. Ich praca służy złu, prawda? Bo konie są trenowane na wyścigi. Wyścigi są po to, żeby zarabiać pieniądze. Zarabia się te pieniądze poprzez stawki, poprzez hazard. Poprzez wystawianie na licytację tych zwierząt. No tak, tylko tutaj to jest już nie takie bezpośrednie. To znaczy, gdyby ktoś teologia moralna nie ma takich jasnych kryteriów co do tego, prawda? Samo uprawianie hazardu bezpośrednio udział w tym. To może tak, nie? Tak samo. Natomiast już taki pośredni, wtedy się osłabia ta odpowiedzialność, prawda? No, nie mamy takiego bezpośredniego wpływu. Załóżmy, można się też zapytać, czy wyścigi konne są w sensie ścisłym hazardem, czy to jest tak samo hazard, czy to jest innego rodzaju sportu i można by się zastanawiać. To akurat nie jest przedmiot mojego namysłu. Więc tak może mniej to mam przemyślane, ale wydaje mi się, tak jak na ile znam teologię moralną, to bezpośredni udział jest winą, na przykład bezpośredni udział w aborcji, bezpośredni udział w jakiejś kradzieży. Natomiast wiadomo, że tam gdzieś po drodze ktoś może współpracować świadomie, nieświadomie, przygotowując coś w jakimś łańcuszku zależności, prawda, przyczyn, ta odpowiedzialność jest mniejsza, dużo mniejsza. Może nie, że w ogóle jej nie ma, ale to jest bardzo trudno etycznie sformułować. Czasami tak na przykład Duch Święty czasami też tak bardziej działa, że mówi, nie rób tego, nie idź do tej pracy, nie pracuj w tym zawodzie, bo on jest jakiś nieczysty, mi się nie podoba. Bardzo trudno jest to racjonalnie, etycznie określić, a tak po prostu tak jest. Bo wiele rzeczy, no tak samo tutaj ludzie mówią o nieświadomości, które idzie na okultyzm. Często Duch Święty ostrzega poprzez różne takie stany, nastroje, przez niepokój sumienia, przez jakieś fakty, jakieś wydarzenia, może jakieś wypadki nawet. Nie idź tam, nie idź na ten kurs, nie zapisuj się do tej organizacji. I to nie jest tak, że człowiek wszystko musi wiedzieć, wszystko ktoś ma zdefiniować, mimo tego, żeby tam widział coś dobre, co są. Na przykład na kursach Silwy były znane przypadki, że niektóre osoby potrafiły w trakcie kursu mdleć. Były wynoszone i potem okazało się, że po prostu czuły tak ogromny strach z powrotem, żeby wejść na tą salę, że nie weszły. I co się okazało, że po prostu to też było ostrzeżenie. No, podobnie z Hollingerem też. A, no, podobne doświadczenia. Ja byłam na przykład, uczestniczyłam w takich rekolekcjach z modlitwą uwolnienia. Nie wiem, czy ksiądz profesor zna ojca Kocańdę, franciszkanin. Były nad nami po prostu, nie wiem, znowu ta terminologia, prawda, nie jestem tutaj jak obiegana w temacie, ale powiem po prostu tymi swoimi słowami. Było z nałożeniem głowy razem z błogosławieństwem. Rąk. Z nałożeniem rąk.
I przedziwne sytuacje miały miejsce po tej modlitwie, bo mi na przykład tuż po tej modlitwie zrobiło się słabo i zwymiotowałam. I później patrzę i szereg osób, które były tym modlitwą poddawane, też zwymiotowały. Co na podobce? Egzorcysta. On tak? Tak. I on przyszedł do nas, jak myśmy... I co było niesamowite, fizycznie czułam się dobrze, a ciągle towarzyszyły mi te wymioty, ale przychodził do nas i mówił, że im nic nie jest, nic nie trzeba dawać, żadnych środków, nic po prostu, im nic nie jest. Ale nie powiedział, o co chodzi. Także nie wiem, czy zło jakieś wyszło z nas, czy... Nie, no ja na przykład jak byłam na mszy na uwolnienie, miałam tutaj poważny problem z barkiem, praktycznie nieruchomą prawą dłoń, a jak każdy ruch to był ogromny ból. I wtedy, kiedy byłam na tej mszy na uwolnienie, poczułam przypalanie żelazem wręcz. Gorąc taki niesamowity, ból w łokciu, też mi się zrobiło lekko słabo, gorąco, ale efekt był taki, że następnego dnia funkcjonowała ta dłoń jakby zupełnie... Nie było problemu wcześniej. No tak się dzieje właśnie. Także takie... Z tym, że ja cały czas pamiętam, że podczas tej mszy cały czas powtarzałam Jezu, Pan, tak. Jezu, wierzę, Ty mnie nie uratujesz, nie pomożesz tam. I rzeczywiście to działało. Ale... Ale to jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz. A jeszcze tylko, bo się Pani mówiła coś o tych dzieciach, tak? Mm-hmm. Że jest taki problem właśnie przygotowania matek rodzących, mm-hmm. znaczy matek ciężarnych, mm-hmm. kobiet ciężarnych do porodu. Mm-hmm. I są takie różne kursy, prawda, właśnie Pan to wie, tak. Oddychanie. Oddychanie, tak. I to jest dosyć problem i w Polsce i na świecie, nawet prawosławni. Też zauważyli u siebie taką powszechność takiego, żeby taki specjalny dokument powstał, zastrzegający właśnie. To jest wprowadzanie już, powiedzmy, i matki, i dziecka, już na początku jakąś inicjacji, się obcą. Urządzanie pokoika na przykład według zasady feng shui, nie? To jest, tak, to jest... Feng shui. Czytam, jak to się czyta? Feng shui. Feng shui. Przecież medytacja, cała medytacja hinduska, czy buddyjska, polega na otwieraniu pokoju. Antropoksem, tak. Czy jedna czakra po drugiej, po drugiej. No i właśnie to robią katoliccy małżonkowie. Aż do zobaczenia naokoło głowy pojawia się koło z krążącymi na tym kole złotymi, takimi słonecznymi kulami z czakry i te kule wyskakują z czakry głowy. I rzeczywiście człowiek przenosi się w obszar i w teren, na teren, na który chce. I widzi, tak jak coś porównywalne do biolokacji. Znam to z opisów biolokacji. Natomiast jeżeli chodzi o tego rodzaju... Różne przeżycia są. O tego rodzaju wejścia w medytację, to zresztą pamiętam, jak po egzorcyzmach uczestniczyłam w rekolekcjach ignacjańskich, które opierają się w głównej mierze na medytacji Słowa Bożego, to pamiętam, że bardzo długo musiałam wychodzić z tej techniki medytacyjnej. Bezprzedmiotowej. Tak. To trwało właśnie, wiecznie był właśnie skupianie się na ciele, a nie na słowie i na duchu. Ale udało się. A jak na ciele, to też to jest jakiś rodzaj idolatrii. To nie duch, który się skupia na ciele, to upada. Tak. To jest właśnie problem duchowy, cały czas, a nie tylko cielesny. Tak. Tak, oczywiście, ale mówię, nie skupianie się właśnie na słowie. Na słowie, które trzeba... Estetyka natomiast jest też bliska idolatrii. Na przykład Żydzi unikali estetyki, jako Grecy na przykład estetykę rozwijali, czy może być zachwyt tym obrazem, czy cielesnością, czy światem. Nie? Tak. Bardzo łatwo może wpaść tak... Ubóstwienie. Nie, no, tak jak... duch wtedy upada, bo upada. Duch jest przeznaczony, żeby patrzeć na stronę Boga. Tak. A nie w stronę stworzeń, które go fascynują często. Prawda? Tylko, że Grecy jeszcze rozwijali ducha, prawda? Bo Grecy rozwijali jeszcze ducha. No tak, Grecy mieli skierowanie na transcendencję. Tak. I u Greków jeszcze podziwianie piękna, prawda? I rozwijanie piękna wiązało się też również z rozwojem duchowym. Natomiast już po rewolucji francuskiej skupiono się tylko na zmysłu. Tylko już. I na odczuciach. To jest te niekontrolowane, ja to po prostu krótko określam,
wypuszczenie serca przed rozumem. Czyli właśnie skupiono się na tym, co wszyscy mistrzowie życia duchowego przed czym ostrzegali jako źródłem iluzji. Tak. Już tak, jako to wyeksponowano. Miraże, miraże umysłowe przenoszące właśnie. A pani ma dzieci? Mam. Córeczkę. I chciałam zapytać jeszcze też, bo wiele osób pytało, jak to jest z otwieraniem Biblii po modlitwie, prawda? Bo teraz podczas pracy nad tą książką o zniewoleniach wiele osób zeznaje, prawda, w tych swoich świadectwach, że otwierają Biblię, ale zdarzały się przypadki, zadając że nawet... Pytanie. Zadając pytanie. Zadając pytanie. Tak, tak, dzięki za dopowiedzenie. Otwierają Biblię i zdarzało się, że ksiądz zinterpretował, że to szatan nakierował na to słowo, prawda? I czy my możemy po prostu, szukając odpowiedzi od Pana Boga, jakiegoś znaku, czy w ogóle możemy prosić o znak, może od tego zacząć, prawda? Tak, ale można prosić o znak, tylko że znak... Ja Bóg podam może tak... Można prosić o znak, to jest pierwszy. Bóg może dać znak, tylko ten znak nie będzie... jest w pewnym całokształcie, to znaczy... jakby nie można wymuszać formy otrzymania znaku. Bo to jest wymuszanie, takie to jak wróbel wróżbiarstwa. Skracanie sobie drogi. I takie punktowanie. Natomiast Bóg daje znak w takim całościowym doświadczeniu. Jakieś wydarzenie. Owszem, też informacja, ale nie wymuszona. Nie na zawołanie. Nie możemy wtedy sobie przymusić Boga do działania. To jest właśnie magia. To jest nadużycie. Wystawianie Boga na próbę. Jeżeli ja przymuszam Boga do działania, ja otwieram i ja żądam, żeby mi odpowiedział. Mój mąż ma... Ja mogę prosić, bo on mi odpowie, kiedy będzie chciał. W tym momencie, tak, za godzinę, jutro, na przykład, za tydzień. A ja on się dalej modli, bo być może ja nie jestem gotowy, żeby otrzymać taki znak. No mój mąż ma taką... Nie jestem na tyle czysty, żeby otrzymać taki znak z konsekwencjami. To nie jest, że ja wtedy rzeczywiście szata się wmiesza w takie coś. To jest tak jakby ten niepokój. Święty Tomasz mówi, że szatan zawsze taki wróżbiarski próbnik, zawsze będzie, jeżeli nie wprost, to zawsze się będzie chciał wmieszać coś tam swojego. No. Jeszcze powiem tylko o moim mężu. Jeszcze nie, ja chcę nawiązanie do tego. Bo też ojcze, na przykład jeżeli jest problem do rozstrzygnięcia, to młodzi ludzie dzisiaj mają mnóstwo problemów, bo czasy są naprawdę trudne, zresztą, które nie były trudne. I modli się. Idzie, modli się, prawda? I czasami właśnie przechodzi ktoś i usłyszy jedno zdanie, które wskazuje mu drogę właściwą tego rozwiązania danego. Czy to może być? Bo właśnie miałam takie pytanie. Aczkolwiek to jest element całości, która jeszcze się będzie dopełniać, ewentualnie za chwilę jeszcze tak, będzie tak, kolejna. Tak, kolejne, potem tak. Nie można, właśnie na czym polega ten taki magiczny, fundamentalny, że ja się czepiam jakiegoś, ja sobie wymyślam jakąś metodę i czepiam się tego jako taki klucz, taka lampa Aladyna, nie? Taki klucz, magiczny klucz do rozwiązywania sekretów. Nie? To jest z ducha Biblii, nie z ducha wiary. Mój mąż właśnie kilkakrotnie pytał Pana Boga w takiej sytuacji, kiedy trzeba było natychmiast podjąć decyzję, czy to kredytową, czy jakąkolwiek o pracę, i otwiera Biblię. Ale to też jest człowiek żyjący Bożym prawem bardzo głęboko. I zazwyczaj pojawiało się takie słowo z psalmu: Boże, ratuj mnie, woda sięga mi po szyję. Wtedy wiedział, że musi się wycofać. I rzeczywiście miał się wtedy wycofać, bo stały się takie rzeczy nieprawdopodobne. Niesamowity sposób Pan Bóg wyratowywał nas naprawdę z tej opresji. No to jest przede wszystkim Bóg najpierw mówi do serca, czy tak, do serca, nawet niekoniecznie takie potwierdzenie jakimś tekstem, bo ktoś może to ja to rozumiem w ten sposób, bo to dotyczy mojej konkretnej sytuacji. Ale wy jesteście bardzo uduchowieni, Oleńka. Tu jest inna rzecz, że wy oboje z Karolem raz, że pracujecie wśród duchownych, pracujecie nad Słowem Bożym cały czas, a po drugie, wiele czasu poświęcacie na wspólną modlitwę rodzinną, łącznie z córeczką i tak dalej. I wy jesteście uduchowieni, więc prawda, no ojcze, w ich przypadku... Kontekst to wtedy inaczej, tak, to wszystko... Bo to jest ciąg modlitewny, ja tak, w tym żeby nie. To nie jest tak, że Bóg nam może odpowiedzieć... To nie jest tak, że Bóg nam odpowiada nasze zawołanie. Tak, trzeba się tego strzec, tak, że tak. ja...
otwieram Biblię, bo to jest sama Biblia i on mi zaraz ma odpowiedź. I on mi, no nie jest tak, że nie możemy go przymuszać, nie możemy nim manipulować, bo on jest tym suwerenem, on wie lepiej i może trzeba nawet kilka razy tą Biblię otworzyć, albo w ogóle posłuchać serca, żeby jeszcze się porozmawiać, dopiero wtedy uzyskujemy. Albo przemiana również przez ludzi, przez wydarzenia, prawda? Tak, tak, to są różne. Wydarzenia, tak. Głównie przez wydarzenia. No i przez też... Trzeba mieć otwarte oczy. Przez samopoczucie, przez stany ducha. Ja miałam w swoim życiu taki przypadek, że szłam, zastanawiałam się, gdzie jechać na urlop z rodziną. I po prostu cały czas rozważam... Ksiądz profesor nie ma już czasu. Króciutko, wiesz, rozważyć coś tak. Właśnie propos podszedł do mnie, nie wiem, czy chory człowiek, czy nie chory, i zapytał mnie, Wenecja to jest daleko, czy blisko? I ja trafię do tej Wenecji i odszedł. Wiesz, ja tak... Szok totalny. Ja patrzę po lewą, na lewo jest biuro podróży. Ostatnie miejsca na wyjazd do Wenecji. No, także... no ale to kilka rzeczy naraz, nie? Nie, jak to podróżyć rozważamy. Zresztą pod kątem właśnie też pokazania. Bo to szatan nas prowadza pułapkę, nie? Mhm. Czyli też może być też jakieś natchnienie, jakieś olśnienie, jakaś fascynacja. A jakieś przysłowie mówi, a miłe złego początki, nie? Właśnie. Na początku fajnie, a potem... Ale ja w tej Wenecji poznałam pana Artura Maria, z żoną razem był. I to był potem dalszy ciąg wydarzeń dla mojej rodziny, więc to było... Ale to mówię, to jest inne zagadnienie, bo... Znaczy do ogółu my nie możemy to przekazać, bo my jesteśmy ludźmi głębokiej modlitwy. My jesteśmy zatopieni w modlitwie. Jesteśmy w stanie łaski praktycznie, bo nawet z powszechnymi grzechami idziemy do spowiedzi. Tak. Więc to jest też, prawda, ojcze, że to już jest zupełnie... A w ogóle jestem świeża, że po książce nie krocz za mną. Także ja jestem w ogóle zafascynowana i trochę żałuję, że u nas w wydawnictwie nie wyszło. No przecież my akt poświęcenia się niepokalanej codziennie mówimy, całą naszą tą redakcją wielką, prawda? Tak. No i tam jest to odniesienie do Maksymiliana, to, że ta Rosemary przecież spotkała tego Maksymiliana, to mnie uderzyło. I powiem szczerze, że mam do siebie trochę pretensje, bo ja jako już 17 lat jestem w rycerstwie niepokalanej. I odnajduję ludzi, właśnie Pan Bóg jakoś posyła nawet przez czytanie takich książek, ludzi, którzy są o wiele krócej ode mnie w tym rycerstwie, a żyją tym rycerstwem, umieją się odnaleźć. Proszę jutro się na tym moim wykładzie pokazać. Nie dam rady, muszę wracać do Suchaczewa. Napisać coś o tym, a jutro mam na ten temat wykład. Ale gdzie, ojcze? Na temat tej książki, bo jest to tamten redaktor, ale gdzie? Bo nie będzie autorki. W tym Kubickiego? Kubickiego. Aha, o 13. To Leńko, ja tam pojadę i nagram. Jutro o 13, tak? No. Coś jutro miałam. Przekażę ojcu, tak. Bo jeszcze chciałam o jedną rzecz zapytać, to są nasze... Jeszcze też mam jedno pytanie. Ojcze, wracając jeszcze do tego internetu, no bo ten portal jest dla nas bardzo ważny. Ponieważ ten portal chcemy traktować jako portal formacyjny w sprawie naszej wiary katolickiej, a jednocześnie przenieść naszą wiarę na sprawę ojczyzny. No, głównie dla młodych ludzi i tak dalej z przesłaniem. Chciałam tylko zapytać, jeżeli rozpoczynają się jakieś kłótnie tam na portalu, prawda, dyskusji na temat wiary, czy wplecenie modlitwy w komentarzu? Podczas gdy tam są też czasami niecenzuralne słowa. Tak, no niecenzuralne to usuwamy, ale zanim usuniemy. Ale wplecenie modlitwy, komentarz. Myślę, że tak, no jakoś trzeba się ratować. Ich ratować przede wszystkim, prawda? Także... Bo nie trudno wpłynąć na... I jeszcze jedno. Ojcze, ojcze, jak myślisz, ma sens tworzenie takich portali i próby docierania do jak największej grupy ludzi? Zapełnić przestrzeń Bogiem. To zawsze ma sens. Ja bym tutaj nie stosował kryterium ilościowego. Nie. Im więcej ludzi, że to wtedy ma wartość, jak jest im więcej ludzi. Tylko jeżeli to będzie jakikolwiek miało odcinek, nawet to warto. Skupiając się na treści, się, prawda, na czystości przekazu. Żadni tam święci, czyli oni nigdy się nie kierowali, nawet Ignacy Loyola. Tak. Ja teraz właśnie jestem na tam studiuję źródła tak. Jego duchowości, no to
nigdy nie było powiedziane, że ma być. On zaczynał od rozmów z ludźmi na ulicy. Oni mnie interesowało, czy ludzi będzie tam. Nigdy nie powiedziano, że ma być 100 osób, czy 50, czy 2 osoby, czy 1. Więc to jest kryterium działania, bo my nie wiemy, to nie jest w naszej gestii, ile tam osób, tylko nas interesuje pomoc konkretnemu jednemu człowiekowi. Trzeba się skupić na tym jednym człowieku, a z tego już, co z tego Bóg zrobi, to już nas nie interesuje. Poza tym jest inaczej, zawsze jest tak, że do jednostki inaczej się rozmawiać z jednostką, wiąz ze sobą. A jak się mówi do grupy, do tłumu, to jeszcze inaczej. To jest inny rodzaj przekazu, inny rodzaj nauczania. A księże profesorze, może ostatnie pytanie, żebyśmy już nie zamęczyły. Chciałam zapytać o kwestię snów. Chodzi mi, znaczy tak, może ty później zapytasz o to, co ty chcesz, bo ja chcę tylko taką konkretną. Kiedy miałam przystąpić do, właśnie opowiadałam już, kiedy miałam przystąpić do redakcji i składu tej książki o zniewoleniach demonicznych, miałam taki sen, przedziwny. Śniło mi się, że chodziłam sobie, nigdy nie, oczywiście nie interpretuję snów, ale ten był wyjątkowy, chodziłam sobie poprzez jakiś korytarz i podchodziły do mnie kobiety, same kobiety, które kłuły mnie. Prawda? One mnie po prostu, czułam po prostu w nocy takie bolesne ukłucia. I pytam, co wy mi robicie? No one odpowiadały, że nic takiego nie robimy. No co, o co chodzi? Nic ci nie robimy. Później podeszła jedna z garnkiem mleka, wylała na mnie mleko. Też byłam zaskoczona, no ale jakoś tam uwolniłam się od tych kobiet i weszłam, tak jak tutaj podobnie wyglądało, pokój, w głębi telewizor, obok mężczyzna dużej urody, siedzący na kanapie, ale zobaczyłam, że on ma kopyta zamiast nóg i sobie usiadłam z boku i zaczął bardzo ładnie śpiewać, a w tym momencie też jakiś tam program był emitowany. No zaczął śpiewać i w tym momencie jego twarz zaczęła się zmieniać, prawda? Najpierw taki świński ryj się zrobił, jakby spalonej świni. Później w miarę jak ta postać zaczęła przybierać coraz bardziej monstrualne kształty, to ten głos też z tego barytonu zaczął się zmieniać na taki chrapliwy, jak z tego heavy metalowych zespołów. I ostatecznie zamienił się w takiego potężnego byka z czerwonymi rogami. No i ja w tym momencie się obudziłam. I Pan Bóg chyba sprawił, że następnego dnia teraz po tym śnie spotkałam księdza egzorcystę od nas z Niepokalanowa. Cały sen mu opowiedziałam. I zapytałam go, czy to może mieć związek z pracą, której teraz się podjęłam. Czyli on mówi, jak najbardziej. Podeszliśmy do komputera i po prostu pobłogosławił całą tą moją pracę i wszystkie demony związał pod Golgotą. I zastanawiam się, czy diabeł w taki sposób też może przypuścić atak. Bo to tak, rzeczywiście czasami, strasznie mną to wstrząsnęło. Sen jest taka informacja. A co ciekawe, później myślę, jakie jest znaczenie tego mleka, prawda? I czytając kiedyś zupełnie przypadkowo książkę, okazało się, że to są jakieś stare praktyki szamańskie, odczynanie zła, wylewanie mleka. Tak. No ale to by wskazywało, że te kobiety, może być jakiś rodzaj działania ze strony kobiet, zawiść, zazdrość. I zaraz potem miałam atak w pracy, zostałam fałszywie oskarżona o pewną rzecz. Zupełnie... Bo kobieta, która ma męża, dziecko, no inne kobiety mogą na to źle patrzeć, czy stylować. No i na tym tle najczęściej jest. Tak. Ojcze, jedno pytanie mam. A propos, bo teraz tak, no, jest plaga rozwodów, prawda? Druga żona trzeciego męża, piątego męża. Żyją w grzechu. Tylko, że, no tak, no i co? No właśnie. Znaczy, jak się połączą z kolejnym no, partnerem? No, ślub mają, bo już jeden kościelny, prawda, złamano przysięgę, prawda? Potem są już te śluby cywilne. Tylko, że też, no... Jak to... Śluby cywilne. Znaczy, wszystko jest... Czy to może wpływać pytanie, potem... Pytanie, czy był ślub na początku, czy on był ważny, czy to był ważne? Nie, no, ważny jest, ślub kościelny. Tyle jest teraz taki... Dzisiaj Kościół chce zaostrzyć, nie? Tak, bardzo tak, dobrze. No, wiele związków było... Może nieważnych, bo było nie taki niedogłębny sposób, nie głęboki sposób zawierane. Nie to się nazywa teraz stwierdzenie nieważności małżeństwa, tak, prawda? Nie z Bogiem i też nie wobec siebie. Nie wobec, nie było, tak. Nie, bo to jest taki wyjątkowy sakrament, gdzie właściwie istotą jest miłość. Tak. Do tego stopnia, że nawet prawosławni dopuszczają, że jak wygasa miłość, wygasa sakrament. A jeżeli nie było na początku tego, co się nazywa miłością, no to jest pytanie, co tam się potem dalej będzie. Czyli działo. Nie było prawdy, bo nie miłość prawdy, to jest prawda. Tylko potem jest trudno udowodnić, to oczywiście się to wszystko... No właśnie, ale tutaj już czai się niebezpieczeństwo, bo znam wiele osób, ale na przykład żona odeszła od męża i mówi, ja już go nie kocham, czyli mój związek już nie istnieje. No ale sakrament ciągle trwa.
Czyli ja już no mogę właśnie, sobie znaleźć kolejnego pana, tak. No bo już go nie kocham. No i potem powstają z tego związku dzieci, prawda? Przychodzą na świat dzieci. No dzieci powstają w grzesznym związku. Grzesznym związku. Nie pobłogosławione. No to jest, a to jest złożony problem, bo teraz bardzo Kościół, widzisz, zwłaszcza, Kościół że się jest... otwiera na te małżeństwa też niesakramentalne, które paradoksalnie czasami... Znaczy na związki niesakramentalne. Jest więcej miłości tam niż tych pierwszych związków. To Kościół nie może tego dylematu rozwiązać, bo nie może zrealizować prawa, no ale... No bo Jezus jasno określił się... Przez zatwardziałość serca. No pytanie jest o co, czy no Bóg będzie wspierał tego się, nie? Nawet pomimo... Nie, czy ci ludzie żyją, czy to są grzeszne? Niekanonicznej sytuacji, czy jakiejś nieprawnej. Może to jest najważniejsze, że Bóg zawsze będzie wspierał takich ludzi. Jeżeli tam jest miłość, jeżeli tam jest dobroć, jeżeli tam jest chrześcijańskie postawy, bo może w ogóle naprawdę chrześcijańskie postawy, a jedynie to, że nie ma, są bezprawne. Bez błogosławieństwa. Bez błogosławieństwa Kościoła w tym momencie. Chociaż no Boga może być więcej w tym małżeństwie niż w tym sakramentu. A co z łaską płynącą z sakramentu? Chociaż Boga może być więcej w tym związku niż... Łaska, no może nie będzie taka pełna, ale też... Witamy, siostro. Ale będzie... No łaska płynie też szczerze z serca, z miłości. Tak, wierności prawo. Tak, właśnie mi o to właśnie chodzi. Z wiary, bo... Tak naprawdę no, najważniejsza jest wiara i miłość do Boga i do ludzi. Tak. Jeżeli to jest, to łaska będzie jakby tutaj z tego płynąć. Natomiast może będzie ograniczona, bo nie ma tej pełni, bo nie ma tej sytuacji. Ale... A co z krzywdą pozostawionej żony, pozostawionego męża? No właśnie, bo jest jeszcze... No to różnie bywa, zależy jaka sytuacja jest. No ale załóżmy, że krzywdę, że wyrządzono, zostawiono, pozostawiono. No jest problem. Bierze to się na swoje sumienie, na swoją pokutę potem jakąś. Ale no, jeżeli nie ma miłości, to no nie ma też, co jest lepsze, no, jak nie ma miłości się męczyć, czy w Kościół dopuszcza separację, prawda, też separacja czasami jest lepsza, tak. Bo nie ma pokusy dręczenia siebie wzajemnie. A ja tutaj w tej książce, co właśnie w tym momencie pracuję nad nią, wiele zniewoleń i opresji demonicznych przyszło na człowieka poprzez wieloletnie pozostawanie w związku niesakramentalnym. I dopiero jasna deklaracja tej osoby, że kończę z tym, dała uwolnienie. Nie egzorcyzmy, tylko właśnie deklaracja osoby. Egzorcyzmy były tutaj pomocą, prawda? Także... Znaczy to zależy, jak się żyje z tą osobą, bo trochę no seks, no powiedzmy, seks nie jest w Biblii seks nie jest największym grzechem. Największym grzechem jest bałwochwalstwo, ewentualnie bałwochwalstwo, seks. Cudzołóstwo też? Tak. Tak, to jest jeżeli ktoś seks z Bożka sobie równolegle zrobił. Przecież. Równolegle, tylko, no. Tylko chodzi mi o to, że no właśnie, seks zawsze jest, uważam, że zawsze jest niebezpieczny, bo może nawet małżeństwo może być niebezpieczne. Tak. Tutaj pojawia się demon może seksu. Się stać, tak, może się stać idolem i takim właśnie... Podporządkują sobie. Natomiast, bo to jest, taka jest antropologia ludzka, że człowiek jest istotą duchową. Czyli tak. Jeżeli człowiek, załóżmy, żyje w takim związku jakby nieformalnym, ale żyje jakąś duchowością, unika tej idolatrii. W ogóle nie wchodzi może w seks, może właśnie te białe małżeństwa. To jest inna sytuacja, zupełnie inna. To jest tak, to już jest inny temat, sytuacja. Tak. Mhm. Bo to jest związek duchowy. To jest wtedy związek duchowy i on przynosi łaskę. Łaskę i przynosi. A nie dołuje człowieka, tego wiesz, tylko przynosi. Tak. Ja znam piękną opowieść świętego Andrzeja Boboli, jezuity, który na łożu śmierci osobom, które żyły bez związku sakramentalnego, tego ślubu po prostu tam udzielał. A jezuici, Andrzej Bobola. Udzielał ślubu komu? Osobom, które żyły przez całe życie w związkach niesakramentalnych, po to, żeby nie umarły w grzechu ciężkim. Prawda? Nawet na łożu śmierci umierał mąż, żona szybciutko, jeżeli był w stanie tych sił fizycznych, prawda? Nie, no, jeżeli mógł, mi chodzi o to, że jeżeli nie został, no bo jeżeli żona, której, czy mąż, któremu nawzajem sobie przysięgali, jeszcze żyli, no to też jeżeli mógł, już byli wdowcami, albo byli partnerskim związkiem, no tak jak teraz. W ogóle sprawę małżeństw trzeba dobrze przeorać, dlatego że to, jeżeli na początku jest jakiś błąd, to trudno, żeby on nie był dalej się nie rozwijał i na końcu, żeby nie był błędem czy grzechem.
Więc jeżeli nie może być tak, że instytucja małżeństwa staje się pułapką więzienia. Tak, nie, no to... I mąż traktuje, no przeważnie mąż, a może i nawet czasami żona, instrumentalnie, prawda? Czyli jak rzecz, która do mnie należy. A teraz jesteśmy po ślubie i ty do mnie należysz i masz spełniać moje tam jakieś rozkazy wręcz, prawda? No to jest niepersonalne, to jest sprzeczne w ogóle z istotą chrześcijaństwa, które wniosło personalizm, wolność, miłość, prawda? Tak fundamenty ludzkiego życia. Czyli intencje założenia. Zbawienia. I wtedy właśnie to jest... jeżeli to będzie naruszone, to wtedy zbawienie jest zagrożone. Tak. Jeżeli jest taki związek, który na początku był nieprawidłowy, czyli źle rozpoznany i stał się do tego jeszcze pułapką, intencja, to być może trzeba uciekać od takiego związku. Mm-hmm. A nie na siłę mówi, żeby tam być, bądź na siłę i tam. Bo złożyłeś przysięgę, tak, prawda? Tak, bo złożyłeś przysięgę, która jeszcze do tego może być nieważna. Trzeba zweryfikować to. Mm-hmm. Natomiast nawet gdyby była ważna, to z kolei potem, jeżeli jest taki związek, że nie ma tam miłości, jest wyzysk, jest jakiś kult seksu, kult, nie wiem, użycia, albo niszczenia siebie nawzajem psychicznego. Tak, niszczenia siebie nawzajem psychicznego i duchowego, to takie coś trzeba wziąć w nawias. Ja nie mówię od razu, nie wiem czy rozwód, czy nie, ale separacja na początku, jakaś analiza, jakiś dystans, żeby się temu przyjrzeć, bo to może być droga do piekła też. Bo to może być droga do piekła. Tak. Czyli potrzeba formacji przed małżeństwem. Tak, ja na początku byłem wolny, kochałem Boga, cieszyłem się, wpadłem w pułapkę, zatrzasnęły się drzwi więzienia i co ja mam teraz... Nie o to chodzi. Nie można sakramentem, profanować sakramentu, posługując się nim jako azylem, nie wiem, jako taką wymówką do więzienia kogoś, wdrażania kogoś. Czyli tak jak w naszej wierze katolickiej, indywidualny stosunek do Boga, każdego z nas. Tak. I to samo jest przecież też z małżeństwami, że właściwie na dobrą sprawę to powinien być rozpatrywany każdy z tych przypadków w sposób indywidualny. Co było na początku. Bo jeżeli na początku było to wszystko wierne, dobre, słuszne i potem przyszła pokusa, próba się zawaliła, to wtedy trzeba by wrócić. Tak. A jeżeli na początku nie było to uczciwe, było to jakieś, na przykład facet sobie ma ładną żonę, będzie miał wizytówkę, nie? Ładna jest i będę nadużywał jej, nie? Tak. Ale ani nie kocham, ani nie jestem zdolny pod poświęceń dla niej. I sobie tak wszystko tak ustawia, prawda? Do kariery. Do kariery potrzebna jest. Tak, tak, to też się zdarza. Tak. Albo ma pieniądze. Tak. Dzięki pieniądzom. A nawet takie bogactwa. Są, że wyjdę za niego, bo będą ładne dzieci. Tak, nie, no to są już takie ale mówię, finansowo na przykład. Dzięki jej pieniądzom, stosunkom, układowi taty, mamy. I potem ona mówi, że go nie kocha, czy ona jeżeli nie kocha? Bo nie było na początku tej miłości też. No bo miłość jest w stanie pokochać wszelkie trudności. Tak. Wszelkie. Tak. Bo nawet jeżeli dochodzi do kryzysu, to jeżeli łączyła małżonku miłość duchowa, prawdziwa miłość, to po prostu są w stanie pokonać wszelkie kryzysy, wszelkie jakieś tam. No tylko mówię, tutaj nie zawsze tutaj kwestia dzieci, bo te dzieci cierpią są najbardziej grzechu. Później. No ale dzieci, jak nie ma miłości, i tylko to jest udawane, to też będą to wyszły. I też te zranienia tak potem tak. Odezwą się wcześniej czy później w ich życiu. Czasami lepiej ta separacja jest lepsza, czyli taki wakuum, na przykład nieobecność ojca jest czasami lepsza niż zły ojciec. Potem zły ojciec będzie ranił, będzie kaleczył, będzie niszczył. Najpodobniej nieobecność złej matki. No właśnie, natomiast no Bóg wypełni tą lukę jakimiś swoimi sposobami. Uleczeniem, uzdrowieniem.